Wczoraj mówiłem o tym, że Bóg obiecuje tym, którzy przez Chrystusa przychodzą do Niego, że ich grzechy, jak śnieg, wybieleją. Choćby były czerwone jak szkarłat, wybieleją jak śnieg. Dzisiaj chciałem to samo, tę analogię śniegu, wykorzystać w innym biblijnym znaczeniu. Otóż w, w siódmym rozdziale Księgi Daniela sam Bóg, sędziwy, Pokazany jest jako ten, który jest przybrany, przybrany w szatę, która jest biała jak śnieg. Wielu ludzi chciałoby pójść do nieba, bo No, ja się chyba nadaję. No, oczywiście każdy człowiek jest grzeszny, ale ogólnie jestem dość dobry, nie? No ale wyobraź sobie, że ty dość dobry, ale jednak trochę grzeszny, łączysz się z tym śnieżno-białym, świętym, czystym. Bogiem, co się dzieje? Ano, właśnie to. Czy to rzeczywiście wygląda białe jak śnieg? Inaczej mówiąc, gdybyś wraz ze swoimi grzechami poszedł do nieba, spaskudziłbyś niebo, spaskudziłbyś świętość, która tam panuje. Dlatego właśnie Bóg powiedział, że żaden grzeszny człowiek, chociażby się nie wiem jak starał, nie może pójść do nieba w oparciu o to, co sam chce czy sam zrobił. Inaczej ze swoich uczynków do nieba nie pójdziesz. Dlatego właśnie święty Bóg przyszedł na Ziemię. Przelał swoją krew na krzyżu Golgoty, a potem zmartwystał. By każdego, kto zwróci się, Jezu ratuj, Jezu oczyść mnie, całkowicie oczyścił, byś znowu był jak śnieg biały. Wtedy możesz pójść do nieba.